Witam kolegów, koleżanki serdecznie. Dzisiaj 7 grudnia. Gołąbki sobie trenują. Dzisiaj jest minusowa temperatura. Ładnie bardzo, ale minusowa. Jest w granicach 50 gołębi, które będą na loty uczestniczyć w lotach zimowych. No muszę je pilnować, gdyż mówię codziennie, praktycznie teraz przy wypuszczeniu, dopóki one nie są typowo rozlatane. Jest jastrząb, który je tu stara się złapać, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. Troszeczkę je pogoni. No, zdarzyć się może też, że jakiś padnie jego łupem. No, to nie jest nieuniknione, ale no to mówię, to jest wszędzie, czy to są loty zimowe, czy loty normalne, czy to jest wypuszczenie przedsezonowe. Wtedy gołębie są praktycznie najbardziej narażone na te ataki, dopóki nie są typowo rozlatane. Później one naprawdę, jastrząb nawet pod nie nie podchodzi, gdyż po prostu nie chce tracić energii na łapanie tak gołębi mocno, gołębi, które są już mocno w formie, które latają w zimę dość mocno. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jest tam troszeczkę, mówię, gołębi, jest chyba jeszcze jeden gołąb do aktywacji. Jest coś takiego zrobionego, że gdyby jakiś gołąb zginął, jest parę gołębi, które są aktywowane, a nie będą opłacone. Tam są cztery gołębie, a jednak nie będą opłacone. Ja po prostu te gołębie wymienię a są naprawdę bardzo dobrymi gołębiami, bardzo fajnymi, a wymienię je na te gołębie, które ewentualnie kolegom zginęły. Po prostu tak jak będzie pierwszy na liście gołąb z tych, które nie będą aktywowane, będzie wymieniony na pierwszy na liście na tego, który zginął. Myślę, że to jest uczciwe, że no mówię, no to jest zabawa, no traktujemy to jako zabawę, a wszystko się okaże. No, no dobry lot, mówię, będziemy teraz relacjonować co chwilę. O, jak tam profesor odbił wysoko. Będziemy relacjonować co chwilę, teraz są nasze te wszystkie działania, poczynania, czyli zobaczymy, no dobry lot, jeszcze raz, no czołem. Witam kolegów, koleżanki, 14 grudnia dzisiaj, to jest już któryś dzień oblotów, tam mamy pierwszą relację z 7, będzie to był praktycznie codziennie inna pogoda, wczoraj mróz, dzisiaj odwilż, gołębie latają dosyć ładnie już, trenują, choć mówię, troszeczkę cały czas je tutaj na razie gania jastrząb. One jeszcze nie są w tej typowej formie. Jastrząb nie ma jeszcze tego mrozu takiego, że jastrząb tylko atakuje wtedy, gdy mówię, musi atakować i jest pewny ataku. Teraz jeszcze mówię, niektóre bardzo wysoko. Jastrząb atakuje teraz praktycznie codziennie. Tu jeden gołąb ma braki w ogonie. No, ale no tak to jest, czyli mówię, gołębie, no jak tam potrafią wysoko, zbliża się termin pierwszego lotu konkursowego. Myślę, że ten lot będzie w granicach 23 grudnia, taki przed Wigilią, i później już pójdą te gołębie w miarę, będą wypuszczane w miarę, mówię, pogody. Chciałbym to, mówię, zorganizować tak, że co kilka dni będą miały taki lot, mówię, w granicach 20, 30, 40 km, przeplatany lotem dłuższym, tak żeby sobie te gołąbki polatały, a my żebyśmy mieli troszeczkę satysfakcji. Mówię, jeżeli coś zginie do lotu pierwszego, kolegom, którzy aktywowali te gołębie, to będzie zastąpiony ten gołąb gołębiem, które są cztery gołębie, które po prostu nie będą aktywowane, i te będą po prostu w kolejności, tak jak mówiłem na tej pierwszej części, będą wymienione na te gołębie, które poginęły, mówię, do lotu pierwszego konkursowego, czyli które ewentualnie nimi się poczęstował tu jastrząb. No tak to jest. Gołębie, mówię, są w bardzo fajnej formie. Zaczynają się tam, mówię, dosyć mocno parować. Jeden gołąb, mówię, stracił trochę ogona, ale jest.
jednego dnia przegonił gołębie, także rano przyszły dwa brakujące. Gołębie siedziały sobie tu i czekały, aż je wpuszczę. No, ale tak na razie wszystko, mówię, bardzo fajnie wygląda. Gołąbki są zdrowe, co najważniejsze. No i się będziemy bawić za chwilę. Tam praktycznie wszystko jest już przygotowane, oprócz jeszcze takiej sprawy logistycznej. Tam trzeba, o tutaj ten sobie gdzieś tam z boku, sprawy logistycznej, trzeba troszeczkę teraz zmienić właśnie tym gołębiom, które były aktywowane przez osoby inne, zmienić po prostu właściciela, żeby miał już swojego, tak jak jest rzeczywiście. No i na tym, mówię, w tej chwili kończymy. Dobry lot. Jakbyśmy się nie ten, to wszystkiego najlepszego. Ale też będziemy mieli okazję, na pewno jakiś filmik do nowego roku i będzie na pewno nagrany. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobry lot, do zobaczenia.